Witam Was na moim kanale, tu iRule One. Dzisiaj omówię, zagram czołgiem typu TD, czyli TD-kiem. Po angielsku Tank Destroyer, po polsku niszczyciel czołgów. No jest to czołg zwany także Godzilla lub Death Star. No i co tu dużo mówić, no czołg całkiem dobry, mało punktów wytrzymałości, no aczkolwiek potrafi, no to nie jest czołg na pierwszą, na drugą linię, tylko na trzecią. Team świeci, my snajpimy, ogólnie co tu, czołg jest dosyć szybki, w miarę zwrotny, wieża nie jest obrotowa, ma tylko jakiś tam kąt obrotu, no ja tam będę strzelał, powiedzmy, nie wiem, no nie będę strzelał. Obraca się delikatnie w lewo, delikatnie w prawo, całkiem nie da się jej dookoła obrócić. No i co tu powiem, pancerz, no nie ma co patrzeć, niby coś tam z przodu ma, na sideskrapie potrafi czasami dingnąć, zasięg widzenia 250, z tego co pamiętam, tak, 250, no jest gówniany jak na TDK 10 tieru, standardowy zasięg na dziesiątki, nic ciekawego, no za już uszkodzenia 697, 1162, no jest to całkiem fajnie, no naprawdę możemy zrobić konkretny damage z hasha, pakując go w bok, albo w tył, no to jest, robi borutę totalną. No dobra, jak widzieliście, tutaj jest TH1Q, to zmieniliśmy nazwę z OMI na TH1Q, The Horizon. No i nic, zaczynamy. O, jeszcze jedno, załoga na 90%, nie jest na 100, także no jeszcze trochę brakuje, nie będzie pełnej mocy. Win rate mam 56. Zadane uszkodzenia średnie to jest 2500. No tak, no nie robi szału. Tu powinno być co najmniej 3000 zwyż. Tak, także gramy. No niestety tym czołgiem, no jeśli chodzi o strzały jakieś ryzykowne, że trafimy, nie trafimy, no nie ma sensu. Lepiej przycelować. Poczekać, no. Każdy strzał musi być trafiony. Tu nie ma, zmiłuj się. Ja bym tu polecał A i B przyjmować. Tym bardziej, że nas tak wyrzuciło, że te deki z tyłu, no to ja na hila nie pojadę tam koło D, bo z D mnie spokojnie wyświecą. No jedziemy, ja tu bym pojechał na B, wtedy ładny przestrzał jest na C z B. No z A to mam wszędzie, no jadę na A, nie będę się wygłupiał. Nie chcę zrobić jakiegoś damage'a nie wiadomo jakiego, po prostu zagrać dobrą bitwę. Sobie trochę ściszę, bo on też powinien być ciszej. No widzę, że tu przeciwnik się panoszy. Mają dobre medy, szybko ogarniają bazy. No nam tu nie za bardzo to wyszło. Powiem ogólnie, te pociski lubią ISA 8. W niego zawsze fajnie wchodzi. No i czekamy, no niech wyjedzie. O, mamy ISA 4. Aj, niestety. Zdążył się schować. No i fajny strzał. No tutaj się teraz wycofam, pojadę sobie, po prostu zgubię spota i będę strzelał dalej. Ten Waffentragen mnie intryguje. No, poleciało, kurwa. Nie mogłem w niego wycelować. Póki co przeciwnik wygrywa. O, mamy Godzilla, ale... Kurwa, zjechał. No, tutaj mądrze postąpił. Kurwa, Goski za zero, no to ja pierdolę, to jakiś kurwa dramat. Co to kurwa jest? No, Goski kurwa za zero w jakiegoś pajaca, kurwa mać. Ja pierdolę!
No kurwa, rozumiem, z hasza bym walił, ale z APK kurwa i co, teraz będę dobijał kurwa ogryski. Bo chuje się nie pofatygują. Poczekamy tego ISA 4. Ale mogę mieć kurwa hasza załadowanego, dupą wyjechał, no ha. Jak można dupą wyjechać do przeciwnika? No w sumie jak ktoś lubi. Ja pierdolę. Fajnie mieć takiego ten naprzeciwko taki team. No i kurwa lag party jak zwykle. No nie zdążyłem strzelić kurwa. Godzilla mi zajebała. Mój błąd. I zobaczymy no. Kurwa ci dupą mierzą, ci dupą mierzą. Co to kurwa jest? Jakiś nowy event, który da szybciej dupy? Jakby to powiedzieli pewni youtuberzy, bitka fajna. Co to kurwa ma być? Dostałem Godzilla na fullu. Kurwa, nie mają punktów nic. Ja pierdolę. Muszą zamiast zapierdalać, to oni kurwa stoją i się patrzą. No kurwa, nie ma czasu. Patrz kurwa, no co za debil. Na chuj on liczy. No i na chuj wyliczycie. Ale kurwa przeżyją, E75 to czołg na full kurwa, PL wro. No i chuj, mogli to kurwa ogarnąć, a przejebali. Mogli to ogarnąć. No nic kurwa. Ja też nie popisałem. Słabo. Z naszego teamu 3 czołgi zagrały standardowo, kurwa, reszta to chuj. PL wro, kurwa, no ale on ani jednego strzału nie oberwał. Och, kurwa. Dobra, to idziemy dalej. Skuteczność 5 na 5, czyli całkiem ładnie. 5 strzałów, 5 trafionych. Tego ISA 4 mogłem szybciej upnąć, to byśmy wygrali. Ale chuje, nie będę grał za cały team. Gramy następną. O, mamy dwie jaćki. 3 razy jest 7, no to jest problem, kurwa, z tym 7. Trzeba dobrze celować. No, to tylko B i A na tej mapce. Co ja mówię, kurwa, dwie. 3 godziny mamy. 3 godziny. Swoje nie policzyłem. Ale losowanie, ja pierdolę. Wow. Dobrze medów nie mają, bo to było przejebane. No i kurwa zajmują B, a ci kurwa jadą na A. I na... Ja wjeżdżają na snajpę na kurwa. Co ja mówię, na C. Na snajpę wjeżdżają kurwa i tam będą siedzieć i czekać kurwa na zimę. Ja pierdolę. To musiał poczuć. No i chuj z tego, że C weźmiecie kurwa i co? Spierdalam z tą, bo to zaraz będziemy mieli z A kurwa niezły łomot. Ale jeszcze jest 7, jest kurwa chętny na pestkę. Wiedziałem kurwa, że to się zacznie. A ty chuj zobaczysz kurwa, co to znaczy. Eseta we mnie celuje. Moja ściana, moja ściana. Kurwa git.
ale napierdalają we mnie, kurwa, myślą, że trafią. No i chuj, dupsko, kurwa. Okej, okay, jebnąłem z gościa, co ja mówię, z łokcia, kurwa. Dostał, kurwa, nie zarysowaliśmy go. Jasne, kurwa, co? Zaczyna się. Tego chuja by trzeba było dojebać. No, tu fajny jest siódmy, bokiem stoi to. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze jak dla mnie. Spróbuję, żeby wystrzeli, ale... No, to mi się podoba. Idiota. Tylko, kurwa, będę musiał dobić. No, ale w sumie dobijanie jest dobre. Berg nam się uruchomi, szybkie ładowanie i tyle. Jedziemy. Póki co źle to nie wygląda. Zawijam się stąd, bo zaraz będę miał dupę. No i mam perka. Szybkie ładowanie. Zaraz mi na dupę zaczną wjeżdżać. No to IS-7 jest mój. Miło. Następny perk z ładowaniem. Jaki chuj! Co musiało boleć, kurwa? Kogo to bolało, kurwa? Mnie czy jego? Skurwysyństwo. Właśnie to jest i siódmy, kurwa. Dinga dupą, dinga przodem, kurwa. Ding dong, kurwa. Kto tam? Chuj, przegrana bitwa. Pierdole, wygrana, przegrana, kurwa. Bitwę, którą powinniśmy wygrać, kurwa, jest przegrana. To jest granie bez plutonu, kurwa. To jest granie bez plutonu. Chuj. Druga pod rząd, kurwa. Tak, tak jest, kurwa. Jak nie zrobisz 5000, 6000 damage'a, to przegrywasz, no kurwa, i tyle, no. Co tu dużo mówić. No. Zobaczymy. Losowanie znowu dobre na naszą korzyść. Chociaż patrząc za M46, za E75, to tak nieciekawie. Leopard za E7 ciekawiej. T30 mamy. No, losowanie na naszą korzyść, no. No co tu dużo mówić. Tu na C, no. Na C. Się zagapiłem, zamyśliłem. Tu na C. Mam nadzieję, że nikt nie pojedzie na B, kurwa, bo tam będą mieli przestrzeń z pustymi. Tam pojechał medy na A, tak dziwnie trochę, ale okej, no. Dobra. Trochę to oddałem ciała z tym strzałem. Wiadomo, że będą mnie targetować. Tutaj temu nie pomogę Isowi, albo chuj, no pomogę mu, kurwa, no. Gdzie on, kurwa, jedzie? Ja pierdolę, co za głąb, kurwa. No chciałem pomóc, chuj, nie pomogłem. Zobaczymy, co tu nasze medy wymyślą. Oby miał jakiś pomysł dobry, kurwa. Póki co trochę młyn. Aj, kurwa, wiedziałem, że tak będzie. Chuj się chowa, jest strzałem.
Dobra, trzeba pozycję zmienić, bo tu będą nas raszować. Nie ma innego wyjścia. Medy chuja robią, kurwa no. Nic, kurwa, będą kampić, kurwa no. No jakbym tu w tą szczelinę trafił, no to kurwa, włosów nie ma, ale może trafię. O kurwa, w taką kurwa dziurę bez włosów, ja pierdolę. Zajebiście. Fajny przestrzał, dobry motyw, kurwa, nie wiedziałem. Będziemy korzystać z tego, kurwa, na potęgę. Strzel, kurwa, co? Masz, kurwa. Ja strzelam, ty strzelasz. Ładnie, pomógł mi, nie spodziewałem się tego. Miłe zaskoczenie. Bitwa całkiem fajna. No, tu zrobiłem tylko 3700 i wygrana, no, coś nietypowe. Nietypowe. Jak widać, standardowo, no, 3-4 powiedzmy coś zagrało, no. Taki standardzik, a reszta piździec. Tu zobaczymy, jak to wyglądało. 50 winrate, kurwa, bitwa życia, ja pierdolę. No zdarza się, zdarza. Znaczy, zobaczymy, jaki on tam średni, nie popatrzyłem. No, taki nawet. W miarę okej. Okay. Jeszcze do wyciągnięcia. Ten średni. Dobra, bez szału, ale to w miarę okej, okay, jak na 9000 bitew. No, u mnie zobaczymy, no, kredyty to wiadomo, tym się nie zarabia. Wolne doświadczenie. 90, bez szału 60, bez premki. No i tu całkiem fajnie, no, jeden chybiony. 5, jeden rykoszet. No, dobre staty, mogą być 7 na 7. No nic, zobaczymy, ile to się nagrywa. Nie w ten sposób. O, już 17 minut, no to co tu dużo mówić. Tak jak widzieliśmy, czołg z ładnym kopem. Trzeba każdą pestkę dobrze przymierzyć. Czasami coś dingnie, w miarę mobilny, nawet bardzo mobilny. Także no polecam, to jest dobra dyszka, nie będziecie zawiedzeni, przyjemnie się tym gra. No i tyle. Życzę wam miłej gry, no i wiadomo. Jak najmniej pomidorów, kurwa, w teamach. Pozdrawiam.